najwyższej kategorii powyżej 75 lat, a wszystkim Państwu życzę dobrej dyspozycji w tym wieku. Kategoria 70-74, Grand Wojna, brązowe medale, wspaniały organizator z Żarowic, Adam Hneda i Marian Zodaski oraz Henryk Glura i Ryszard Rosza. Glura, Rosza i Hneda Zodaski, zdobywcy brązowych medali. Srebrne są udziałem Tadeusza Szoty i Zdzisława Orzechowskiego. Orzechowski, Szoma, srebrny medaliści, a najlepsi Ryszard Banaszkiewicz i Marian Wyrzykowski. Został nam tylko Ryszard. Przypominam, członek Rady Weteranów. Przygotują się najbliżsi się żołnierze z Żarowic. Dziękuję. Srebrne medale Marek Maciarski i Bernard Ślizło. A mistrzami Polski w tej kategorii wiekowej zostali Franciszek Durkowski i Eugeniusz Górecki. Najlepsi w kategorii 60-65 Eugeniusz Górecki i Franciszek Durkowski, nasi złoci medaliści do góry kochani, panujący. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kategoria 60-64, brązowe medale Wiesław Kostrowski i Henryk Grabowski oraz Ryszard Kozłowski i Bogusław Sibila. Bogusław Sibila i Ryszard Kozłowski oraz Henryk Grabowski i Wiesław Kostrowski, brązowe medale. Srebrne medale zdobyli Jana
ciekawa sytuacja na pierwszym miejscu. Nasz głupny mąż opatrznościowy, głupny organizator, Marian Woźniak i Marian Strzałka. Marian Woźniak, Marian Strzałka, mistrzowie polskiej grze podwójnej w kategorii 66-64. Thank you.
gra podwójna kobiet w kategorii powyżej 50 lat. Brązowe medalistki to Barbara Bożdżielica Skrzypicka oraz Halina Kierszwicka i Grażyna Rumińska. Brązowe medalistki Alicja Skrzypicka, Barbara Bożdżielica, Halina Kierszwicka i Grażyna Rumińska. Srebrną medal srebrnej medalistkami zostały Teresa Gregorczyk i Dana Nowakiewicz. Nowakiewicz i Gregorczyk, wicemistrz Niemocy. A mistrzyniami Polski zostały Jolanta Szarkowa i Walentyna Niemek. Walentyna Niemek i Jolanta Szarkowa, mistrzyni Polski 2012. Gra podwójna kobiet. Gratulacje dla najlepszych w kategorii pierwotnej obiektywnych sportu. A teraz nasza ukochana najmłodsza. Jeszcze nie. Fotoreporterze. A teraz zapraszam na podium medalistki gry podwójnej kobiet w kategorii najmłodszych. Anna Maruszczak, Agnieszka Woźniak, Beata Marska i Katarzyna Krzysztofowska. Brązowe medalistki gry podwójnej. Beata Marska i Katarzyna Krzysztofowska oraz Anna Maruszczak i Agnieszka Woźniak. Srebrne medale wywalczyły Anna Osińska i Iwona Lewandowska. Anna Osińska i Iwona Lewandowska to wicemistrzyni Polski. A mistrzyniami Polski w roku 2012 zostały niezrównane Dorota Maluch i Alina Zborowska. Proszę Państwa, panie z mikstami, panie z mikstami, przechodzimy do indywidualnych wyników. Prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwu poinformować, że brązową medalistką w kategorii najstarszy par została Alicja Skrzypicka. Brązowy medal. Srebrną Barbara Bożdżielica. A mistrzynią Polski w kategorii powyżej 60 lat.
wspaniałe zielone podarki do ofertowane kosmetyki naturalne przez firmę Pindos Mama z Radomia, której przedstawiciel Jacek Jaszkiewicz był uczestnikiem naszych zawodów i zorganizował mistrzostwa. Jacku, bardzo dziękujemy. Medalistki gry pojedynczej kobiet kategoria powyżej 60 lat. Mistrzyni Polski Grażyna Rubińska. Dziękujemy panu. A teraz kategoria powyżej 50 lat. 3 brązowe medale. Anna Maruszczuk, Walentyna Dniewek i Danuta Nowakiewicz. Brązowe medalistki. Anna Maruszcza, Walentyna Dniewek i Danuta Nowakiewicz. Walentyna Dniewek. Srebrny medal po pasjonującej porażce w finale Dorota Paluch. Może to nudne, ale znowu wygrała mistrzynia Polski w kategorii powyżej 55 lat, przepraszam, 50 została Jolanta Czadko-Nowak, multimedalistka kolejnych mistrzostw Polski federalnych. Niepokonana Jolanta Czadko-Nowak. A teraz najlepsze w kategorii młodzików, czego młodzieciach. Brązowe i medalistami w kategorii 40-49 zostały Dorota Nowacka i Beata Barska. Srebrną medalistką została Agnieszka Woźniak, wicemistrzyni Polski. A mistrzynią Polski w kategorii 49 kobiet została Alina Zborowska. Alina Zborowska, mistrzyni Polski 2012. Nasze panie zostały równie zaopatrzone w kosmetyki naturalne firmy Pindos Mama z Radomia. Bardzo dziękujemy.
zawodowym, kategoria powyżej 75 lat i najlepszy w tej kategorii brązowy medalist Zbigniew Joński i Eugeniusz Czyplis. Eugeniusz Czyplis z Warszawy i z Bogoszu w Polsce. Zbigniew Joński, kategoria powyżej 75 lat. Setny medalistą i wicemistrzem Polski został Edward Nowak. A tytuł mistrza Polski wywalczył Remigiusz Kacperczyk, mistrz Polski 2012. Kategoria 70-74. Brązowe medale zdobyli Ryszard Banaszkiewicz i Zygmunt Matracki z Gdańska. Ryszard Banaszkiewicz z Brzegu Dolnego. Srebrny medal Tadeusz Szopa z Krakowa. Wracający po kontuzji, ale jednak skuteczna rehabilitacja. A mistrzem Polski 2012 w kategorii 70-74 został Henryk Klura z Bydgoszczy. Gratulacje. Proszę Państwa, sponsorami nagród dla uczestników i najlepszych zawodników mistrzostw weteranów były firmy Lifelife, Plastry Przeciwbólowe, Minto Spa, zawodowe kosmetyki naturalne i firma Rodos z Lublina, właściciel Roman Piechnik. Bardzo dziękujemy naszym sponsorom. Przechodzimy do kategorii 65-69. Brązowi medaliści w tej kategorii to Franciszek Kulkowski i Jerzy Przygoda. Jerzy Przygoda i Franciszek Kulkowski to brązowi medaliści w kategorii 65-69. Wicemistrzem Polski został wybitny zawodnik Bernard Oślizmo. A etatowym zwycięzcą osobotny nasz mistrz Eugeniusz Turecki z Gdańska, mistrz Polski 2012. Gratulujemy kolejnego triumfu. To jest bardzo dobre. Przy okazji chciałem powiedzieć, że już powoli wyjeżdżamy. Wszystkich informuję,
Wojciechowski, Jerzy Dziękowski z Siedlec. Wielki triumf Brojoka. Jerzy Kuchocki, mistrz Polski weteranów 2012. Przechodzimy do kategorii 50-59. Brązowymi medalistami mistrzostw Polski zostali Wojciech Poprykus z Lęborka i Tadeusz Dołka z Bielska-Białej. Wojciech Poprykus i Tadeusz Dołka. Brązowi medaliści. Wicemistrz Polski. Najlepszy w kategorii 50-59. Przechodzimy do młodzieży. Proszę Państwa, uznaje się, że ta kategoria to najlepszy z najlepszych. A więc brązowi medaliści Piotr Zeman z Gliwicy i Dariusz Świątek, przedstawiciel gospodarzy. Ten pan jest. Dariusz Świątek i Piotr Zeman, brązowi medaliści w kategorii 40-49. Wicemistrz Polski w tej kategorii na rok 2012 został Robert Derkowski. Zgodzimy. A mistrz Polski najlepszy w kategorii 40-49 pokazał się Daniel Antosiak z Lubieży. Polski weteranów 2012 Daniel Antosiak. Thank you.
Przechodzimy.